Cześć, witajcie. Dzisiaj przechodzimy już do takiego stylowania. Dużo kodu, mało gadania. Zrobimy sobie media queries i przygotujemy tak naprawdę naszą stronę, żeby ona wyglądała dobrze na innych urządzeniach również. Bo na razie wygląda całkiem nie najgorzej, ale na tych najmniejszych. Na przykład na Nokia Lumia, która ma 320 pikseli rozdzielczości przy układzie portretowym. No dobra, zaczniemy od tego, że musimy sobie określić jakieś breakpointy, czyli takie miejsca kluczowe rozdzielczości, jakby będziemy na tych rozdzielczościach pracować, czyli między w takiej rozdzielczości zachowuj się tak, na przykład wielkość fontu użyj takiej, w takiej rozdzielczości już inne i tak dalej, więc od tego jakby trzeba zacząć. Jak będziecie budować swoje projekty, no to zazwyczaj jest tak, że no to zależy też od techniki pracy. Ja polecam Wam coś takiego. Na początku właśnie napisać sobie media queries dla dwóch podstawowych orientacji Waszego urządzenia. Portretowej, czyli takiej, i dla landscape, czyli poziomej, czyli takiej. I jeżeli są jakieś wyróżniki dla jednej i drugiej, no my sobie zrobiliśmy, zobaczcie, że właśnie tutaj za pomocą tego aftera zrobiliśmy sobie, że przy portrecie ten napis jest dzielony na dwie, bo stawiamy tak jakby tutaj w CSS-ie Enter. Tak to zrobiliśmy, jak nie pamiętacie, jak to w pierwszym, drugim albo trzecim filmie było. Ok, no i zwiększyliśmy sobie dla landscape'a, żeby ta postać miała, czy zmniejszyliśmy tak naprawdę 65%, bo domyślnie ona miała tutaj więcej. Zaraz możemy sobie odszukać, ile więcej. Header image 70 pikseli, przepraszam, 70% wysokości, a tutaj zmniejszyliśmy na 65%. Ok, i tak ma się zachować przy landscape'ie, więc te podstawowe dwie sobie rozdzieliliśmy. Jak nam się coś pojawi, jakaś potrzeba, to z tych media queries możemy korzystać do tych dwóch orientacji, niezależnie od rozdzielczości. Ok, więc mamy coś takiego i teraz zrobiliśmy sobie jeszcze max width, bo uznaliśmy, że dobrze będzie jednak wyłączyć dla takich najmniejszych urządzeń, i one mają tam swoją specyfikę, napisaliśmy sobie max width do 320 pikseli, czyli jak coś ma od 1 piksela do 320 włącznie, to niech ma ten font size 2.4, bo normalnie ten font size ma, no gdzieś tutaj możemy znaleźć, 2.6 ma, tak? Na przykład, a my go zmniejszyliśmy na 2.4 w tym małym urządzeniu. No i rotate zrobiliśmy, że przy do 320 pikseli mamy troszkę napis, tak? Jakby w lewą stronę się przechyla. Ok, więc to zrobiliśmy dla tego wyjątku. Natomiast wszystko, co napisaliśmy do tej pory, napisaliśmy tak naprawdę dla małych urządzeń, więc nie musimy robić media queries dla małych urządzeń, bo to mamy już określone. Musimy robić te punkty, te kluczowe rozdzielczości dla innych, dla większych urządzeń. No i dobra, to napiszmy sobie jakieś. Od razu powiem, te maxy, max width zostawiam sobie na koniec. To jest taki jakby, będę to traktował jako odbieganie od reguły, ponieważ wszystkie reguły będę pisał w zapytaniach z minimalną wielkością. I już tłumaczę zaraz dlaczego. Powinienem napisać min width i określić taką wielkość. Określę pierwszą na 530 pikseli. Czyli jeżeli cokolwiek ma co najmniej 530 pikseli, czyli może być nawet 1920 pikseli i też się tu mieści oczywiście, bo 530 wzwyż wielkością, tak, szerokością, to wtedy zastosuj reguły, które tutaj mamy. No i na przykład, jeśli teraz napiszę sobie header H3 i dam tutaj font size 10 rem, bardzo dużo, i zapiszę, i będę chciał, zaraz odświeżymy stronę i zobaczę na rozdzielczości taką, która ma, no nie wiem, iPad na pewno. Ok, i zobaczcie, 530, tu masz 768, tu nawet 1024. I wtedy mamy takie wielkie. Możemy dać nawet 12 rem i mamy też takie wielkie. Oczywiście, jak wyjdę z trybu mobilnego, to też to jest zachowane, ponieważ no, jest więcej niż 530. Więc w ten sposób już mogę jakby budować wzwyż. Oczywiście mogę tą regułę, i tak to robimy, kolejny jakby próg, który sobie wstawiam na przykład min width 768, czyli jeżeli coś ma 768 pikseli szerokości, to mamy to zastosować. I zobaczcie, jeśli teraz napiszę, zaraz to oczywiście wszystko zmienię, ale na razie pokazuję jako przykład, tutaj napiszę 1 rem, ok, to iPad oczywiście będzie, najpierw zastosuje, o czym wspominałem w poprzednim filmie, tą regułę, bo ona pasuje, ok, ale później nadpisze. Czyli w istocie najpierw naszą zwykłą H3 będzie miał, super, mam to, później idzie dalej,
Okej, okay, pasuje ta reguła, bo te media za pytania odpowiadają, czyli zastosuj to, co jest w środku, nadpisało mi tamto. I później ta reguła też pasuje, zastosuj w środku, nadpisałem tamto. Więc będzie nasz miał jeden REM. Już będzie bardzo tutaj niewidoczny, prawda? No dobra, ale na razie nie o tym, co tam jest w środku, bo to sobie będziemy jakby ustalać. Na razie określamy te nasze rozdzielczości kluczowe, te nasze breakpointy. Kolejny, który sobie zrobimy, no, w międzyczasie powiem, ile tych breakpointów trzeba robić. No, ile uważacie, ile jest potrzebnych, tak? Dokładnie tyle, ile potrzebujecie. Jeśli potrzebujecie dla jakiejś rozdzielczości coś zrobić, to się nie boicie i tego używacie, tak? Nie ma w tym problemu. Ważne, żebyśmy zachowali tutaj jasność, że coś jest potrzebne, to po to to robimy, a nie po to, żeby sobie robić, tak? 1280 pikseli, dam kolejną i dam jeszcze jedną ostatnią, można jeszcze więcej niż ja tutaj, 1600. Czyli dla tych największych rozdzielczości już w razie czego zastosuję tutaj. Dobra, więc mamy tak naprawdę, stworzyłem sobie tutaj dodatkowe 5 breakpointów i je musimy uzupełniać. I tak naprawdę oczywiście pracujemy, możemy sobie podglądać ten widok. No właśnie, jak mamy projekt gotowy, to oczywiście nam jest łatwiej, bo wtedy sobie projekt budujemy. My tutaj eksperymentujemy, takie jest założenie tych filmów, że my sobie eksperymentujemy. Więc to, co nam przyjdzie do głowy, sobie wpisujemy, patrzymy, jak to wygląda. Ale pamiętajcie, że dobrze sprawdzić nie w jednej, a w kilku przeglądarkach, na przykład, jak to wygląda, bo różne przeglądarki, na przykład Firefox w wersji deweloperskiej jest bardzo fajny, mają właśnie układy responsywne, które możemy sobie podejrzeć, mają tutaj, możemy sobie sami wpisać albo wybrać jakieś urządzenie z listy i w tym urządzeniu zobaczyć, jakby to wyglądało. Więc polecam Wam właśnie korzystanie przy projektowaniu z oczywiście podglądu mobilnego, no a docelowo, zanim oddacie projekt klientowi, trzeba go też przetestować na różnych urządzeniach mobilnych, bo czasami różnie bywa i to też nam coś może podpowiedzieć, że gdzieś coś źle wygląda. Więc polecam jakby to testować na etapie produkcyjnym, tutaj nam to w zupełności wystarczy. No dobra, więc ja wracam do jakiejś galaxii. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że będę na początku testował to na układzie Landscape. A ewentualnie, jeśli będę chciał, już mogę to napisać od razu, jeśli będę chciał w układzie portretowym zmienić, bo jednak 530 pikseli szerokości w układzie portretowym to zupełnie co innego niż w Landscape'ie, więc możemy to napisać tak, and orientation portrait. Ok, jeżeli napiszemy coś takiego, to zobaczcie, ta reguła będzie wspólna, ogólna, dla wszystkich, ale możemy jeszcze wyłączyć stąd portretówkę. Więc można, ja już od razu napiszę, nie wiem czy wykorzystamy, będzie widać w praktyce, na razie możemy napisać. Jak nie wykorzystamy, to po prostu usuniemy, ale może nam się przydać. Tak, i nawet dla 1600 pikseli też stworzymy, bo niektórzy mają taki układ przecież monitorów wielkich, nie? I z dość dużą rozdzielczością i w ogóle różne rzeczy się dzieją. Dobra, więc ostatni nam został 1600 pikseli. Świetnie. Mamy takie breakpointy i tylko wystarczy to teraz ostylować. No dobra, zacznijmy. Tu mamy 640 pikseli. Pytanie, czy coś z tym robimy? Możemy sobie zrobić. Ja będę, tak jak mówię, eksperymentował, więc okej, okay, minimalna wielkość. Co byśmy tu chcieli zrobić? Popatrzmy sobie na to, na ten nasz obrazek. Może, tak, widzicie, bardzo szybko się pracuje z narzędziem deweloperskim. Już wiemy, gdzie to jest. Od razu chodzi nam o to, więc piszemy sobie IMG. Dajmy height 75. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ok, no moim zdaniem wygląda lepiej, jak ta postać jest trochę większa, nie? Możemy jeszcze pokusić się o to, żeby tą H3 tutaj, tak, napisać trochę mniejszą. Ok, tak jak mówię, robimy to tylko po to, żeby poeksperymentować, a nie po to, że docelowo będzie to fajnie wyglądało, chociaż no ma fajnie wyglądać. Font size 2 i 4 rem. Ok. Zobaczmy, jak teraz. Dobra, mamy coś takiego. Myślę, że spoko. Może fajnie byłoby w ogóle nasze oba tutaj znaczniki przesunąć trochę do dołu. Dobra, oba to jest H-group. Akurat my je zrobiliśmy w H-grupie. Muszę tu poszukać. A, no. Jest H-group, dobra. Więc skopiuję sobie to. Wrzucimy i napiszemy, że top 8%. Ok. Zobaczcie, nadpisuje wartości dla rozdzielczości większych niż 530. Ok, czy dobrze 8%? Nie, za dużo. Może 10%. Ok, lepiej, spoko. Niech i tak będzie. Mimo wszystko jednak napisałbym
header H1 trochę większy. Widzicie, to jest taka dubanina, którą niekoniecznie tutaj muszę, piszemy sobie, tak, eksperymentujemy, ale wiecie, to już większa zabawa jest, jak sami będziecie to robić. A dlaczego? H1 oczywiście. Dobra. Może być? Niech będzie. Spoko. Ja już nie będę tutaj bardziej zmieniał. Dla tej rozdzielczości jest moim zdaniem w porządku. Przy rozdzielczości 732 też to wygląda całkiem spoko. Dobra, więc co my tu mamy? iPad 768, akurat nam się zaczyna. Dobra, tylko portretówka. No, to możemy sobie dla portretówki zdecydowanie zwiększyć już w tym momencie. I tak naprawdę będę korzystał z bardzo tych samych znaczników, tak? Więc mogę je sobie nawet skopiować. Przepraszam, selektorów odwołujących się do tych elementów tutaj, więc postać jest ok, ale bardziej right napiszmy 0. Zobaczymy, jakby to wyglądało. Ok, przesunęła się, no nie, no za mocno się przesunęła, więc napiszmy minus 20%, ok, może będzie lepiej. No, prawie, minus 30, ok. Dobra, niech będzie tak. Dalej, font size, tutaj dajmy 8 rem, tutaj zdecydowanie dajmy 4. Ok, już wygląda fajnie. Dobra, tak mniej więcej wygląda nasze stylowanie. 8, chyba że mamy projekt. Często nie mamy. Szczególnie jak sami pracujemy, to sobie robimy na bieżąco. Dobra, słuchajcie, ostylowaliśmy tutaj coś takiego. Zobaczmy. W takim układzie, czyli 1024, czyli minimalna wysokość 1024, szerokość. No, też możemy skorzystać. A, mała uwaga, bo ktoś rzeczywiście słuszną poczynił opinię pod jednym z filmów, że H-Group już nie jest zalecane do używania. Czego ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, powiedziawszy sprawy, bo wiem, że jest w specyfikacji HTML5, ale okazuje się, że już jest niezalecane i z tej specyfikacji zostało usunięte. Co prawda chodzi, wszystko działa, więc nie będziemy tu nic zmieniać, ale na przyszłość w swoich projektach H-Group znacznika już nie używajcie. Dziękuję za komentarz. Wszyscy się uczymy całe życie. Dobra, słuchajcie, więc teraz mamy tutaj tak. Co my tu mamy? Ta postać może się trochę przesunąć. To do... Niech będzie tak. Nie, no tutaj to zdecydowanie za mocno. Ok. Nie, też nie. Tutaj będzie 0. Dobra, nie, 0 to nie. Wybaczcie, no bo tak naprawdę jak będziecie sobie kombinować, to będziecie robić to samo co ja. Bardziej ja to robię na bieżąco z wami na żywo. Ok, Beata Nowak, robię strony, kocham to co robię. Jest w porządku, może jest trochę za duże. Tutaj dajmy 3,8. Świetnie. O, Beata Nowak, odsuńmy ją o 12 z góry, tak, świetnie, dobra, może tak być. A, no i już tu bym dodał mimo wszystko ten nasz, na dole, nasza strzałeczka jest trochę za mała, więc napiszmy sobie arrow, tak, tutaj mieliśmy arrow, zobaczcie, określiliśmy sobie arrow, no to jeżeli mamy coś takiego, to teraz napiszemy. Zrobimy ją większą. Tak, 96. Żeby już od tej wysokości miało 96. Ok, jest duża. Spoko. Może być. Nic więcej nie będę kombinował. U nas ze względu na to, jak napisaliśmy ją w CSS-ie wcześniej, to wyśrodkowaliśmy ją niezależnie od tego, jakie ona ma tutaj wielkości. Możemy jeszcze sobie co najwyżej posłużyć. Pokusić się o font size zmianę, czyli samą strzałeczkę w środku, żeby też była większa. I na przykład coś takiego. 7 rem. Dobra. Jest większa, nie? No i mamy już przy tym naszej rozdzielczości spoko. Zobaczmy, przeklikajmy tak szybko, gdzie nam coś brakuje. Tu, ok, tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze. No, czy 568 na iPhone'ie tak wygląda. Trochę średnio. Nie lubię, jak tak blisko podchodzi napis oczywiście postaci, więc też 568 odszukujemy sobie. O, akurat niewykorzystany chyba ten mieliśmy, nie. Tutaj. Więc jednak określmy, żeby ten font size był 2. Ok. Lepiej. No, bezpieczniej. Ok. No i tak sobie możemy przeklikać wszystkie urządzenia. Słuchajcie, wyłączę na chwilę podgląd mobilny, podgląd urządzenia mobilnego i zobaczmy, jak to wygląda. O.
ta strzałka mimo wszystko trochę za duża. I zresztą ta strona trochę taka pusta przy największych, trochę słaba. Co do stylowania już pozostałych widoków, to zróbcie sobie w ramach pracy domowej sami, w ramach nauki, bo to trzeba robić w ramach nauki, więc sobie własną stronę, którą mam nadzieję robicie, z własnym imieniem, nazwiskiem, własnym zdjęciem, sobie zróbcie na każdy widok. Na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku pokażę Wam trochę jQuery, pokażę Wam, jak pozbyć się tego menu hamburgerowego, bo samo menu hamburgerowe zrobimy, ale w projekcie osobnym, poza tym projektem, jako jedną po prostu całość, bo chcę, żeby był o tym film, a nie w ramach projektu, ale pokażę Wam i tak w następnym filmie, jak za pomocą media query zlikwidować to menu, a żeby pojawiło się tutaj na przykład zwykłe takie w liście, tak? Czyli takie tradycyjne menu, czyli na desktopie, na dużym już ekranie, żeby to wyświetlało się inaczej. Więc też za pomocą media query można coś takiego zrobić, to Wam pokażę i za pomocą jQuery pokażę Wam też jedną sztuczkę. No i generalnie zmierzamy do końca z tym projektem. Mam nadzieję, że trochę się już nauczyliście. Do zobaczenia.